Mamaj, ogień Stachu! Ogień! Dygnij do góry trochę! Spal kapcia! O, i szał idzie! Ale jest siła, kurwa! No i to spokój! Witamy was dzisiaj w odcinku majsterkowania przy talerzówce, a raczej odbudowywania jej do stanu prawie fabrycznego. Odkręciliśmy pierwszą część. Ostatnio. O. Jeszcze nie słychać. Może będzie. Tak głośno mówił. Odkręciliśmy pierwszą część, dzisiaj co? Szybko potrzeba było nam talerzować i nie nagrywaliśmy, bo chcieliśmy wam zrobić taki fajny odcinek cały z regeneracji całej talerzówki. Widzicie, tu są pierwsze talerze z firmy Zenox. Od firmy Zenox już były używane, przetalerzowaliśmy pierwsze pola, żeby wapno przykryć, które sialiśmy. I co? Ja wam tu odpakuję, widzicie, jest trochę tych gratów, rozebraliśmy, mamy tu farbę odkładową, mamy tu farbę kolorową, czerwoną, brama będzie czerwona. No i mamy tutaj rozpuszczalnik łożyska do talerzówki, bo pierwsze, widzicie, w pierwszym rzędzie łożyska się nie nadają. O, jest luz wywalone, to było w lepszym stanie, a to już w ogóle się nie kręciło, zapieczone starym smarem. No i co? I bierzemy się za robotę. Stachu tam wali pneumatem. Tu mamy nowe łożyska. Granitowe to są łożyska do talerzówki. Pasują. To jest nowy stworzeń. Widzicie, jest ciasno, czyli jest dobrze. Tu jest stary stworzeń, tu wpada. Obraca się po prostu. Trzeba będzie skorygować, ale to później. I tak, to łożysko schowam, żeby tu nigdzie nie zardzewiało nam. No i co? Renowacja talerzówki rozpoczęta. Tu mamy jeszcze redliczki do agregatu. Po 15 sztuk ma Mateusz i ja u siebie mam 15. Jeszcze ciągną mam. Wam pokażę u siebie, jak będę coś tam nagrywał z pracy i tak. Co, rozkręcamy dziada calutkiego. Jest troszkę przy nim roboty. No ale cóż. Tyle lat służyła. Zrobi jeszcze i będzie. Zobacz, jak się rozpadło. Materia już jest na ten, na miejsce na obciążnik. Co nie roki? Kurwa, piesku. Nie, bo tu jest. To luzu nie ma, o dziwo. To jest dobrze. Na tym? Co? Nie, no dobrze. Jest luz? Nie, no nie ma. Dopuszczalnie 5 cm. Ale się kręci na tym. Elegancko się. Tak, zobaczymy tę twoją łódźkę tu w górę. Dobrze je. A nie, kochany. Nikt tego jeszcze nie będzie. Talerzówka została przemieszczona na kobyłkę, rozkręcona. Czyścimy, chcieliśmy ją piaskować, ale kumpla tata nie może póki co i trzeba czekać, a zależy nam na czasie, żeby to złożyć i żeby było cacy. O. Zobaczcie, ręcznie schodzi cała farba. O. Amarol się ładnie obklei i będzie cacy. Stachu to odcina te bolczyki tu w tych wnękach, trzeba poczyścić tu stary smar, jakiś piasek, wszystkie rzeczy. O, robota idzie, no czas ucieka, no ale niestety spalerowane to trzeba było. Ale poza tym jeszcze innej roboty trochę. Jak obciążę, też będę robił sobie do siapka. Bo co?
No to się przejeda, będzie lepiej się jeździło przy worce, czy z jakąś robotą, tak, gdzie wśród dociążony, to tak czy inaczej się nie da kierować. I tak, mamy tutaj pierwsze przymiarki, bo widzicie, ta ramię było dorabiane kiedyś. Zobaczcie, jaka jest różnica. No dobrych 4 cm. O, będzie to teraz tak. I wtedy to i o, wtedy będzie. Słaby kąt był. Słaby kąt był i właśnie one też tak bardzo nie chciały robić. Zastanawialiśmy, co jest nie tak, że to tak idzie, że to tak nie chce bardzo robić. No i tu też mamy patencik, jak wyrównać tą belkę, ten luz tutaj cały. Także wszystko się zrobi. O, tu jest pod kątem maksymalnym. Zobacz, nawet jak będzie pod takim kątem będą te talerze, bo pod większym nie będą. No nie. To zobacz. To nie będzie tarło. Te talerze nie muszą być po jakimś dużym kątem, tylko po prostu, żeby przerzucały tą glebę ściętą przez pierwszy rząd, tak? Od tego. Co? Pierdzielożu. Umamale. Klei tam, panie kochany, klei. Ach, już skarpetki. A, już czuję, że kurwa nóżka już chodzi. Chłopie, no musisz takie sporty zarzucić jak ja mam. Wtedy człowieku żadna skarpetka ci nie straszna. Możesz bez skarpetek spawać. Pamiętam jak ja kiedyś... Nie, lepiej nie. Błotniki, chłopie, do ciapka, wiesz. Siedzę tak w klapkach bez skarpet i tu ziuga, człowieku. Dziul, jakoś się spawało. Ty, filmik, co wziął te palce i jedno spawa, a to sobie palce. No, widziałem. I wiesz. Klapeczki bez skarpetek tradycyjnie, bo to w klapeczkach się najlepiej robi. Bez skarpetek, siadło sobie tak króciutko tu błotniczki i się cykało, no. Dobra, testu. Upalało się, ale to się upalało, no ale cóż tu zrobić, o. I tak to idzie. Dobrze teraz będzie. Zobacz, kurde, kręć. To i tak nic tam się... Hop. Zobacz, to i tak do końca się... Zobacz, będzie na prosto teraz. No i już, jest, na prosto, nawet za bardzo się przekręcił. Akurat się chowa idealnie sam ten. Aha. No i widzisz? Nawet nie trzeba. Ja, tak się nie robi, tak. No bo co, możesz łąkę sobie pociąć ewentualnie. Jak chcesz orać, nie? Skręcając talerz, żeby to cięło tylko. No, nie przewracało. No. Ale będziemy tak robić. A będziemy na pełno je robić. Można cyknąć do razu spawarką. No to się odkręci na full, żeby ładnie, wiesz, obspawasz dookoła ładnie i może... No. Chyba, że to wyczyścimy pierw tam, wiesz. No to przecież i tak można wyjąć, ale mogę, wiesz, przyspawać. No dobra, no to cykaj. Przyspawą do razu spawarka jest. Stacho szukuje do malowania. Trochę tu... podkładem, wyczyściliśmy, tu Stachu nas spawał, takie wymyśliliśmy sporniki, bo tu jest luz, a nie ma jak go zniwelować, za dużo roboty by było. Poszliśmy trochę na skróty, powinno zdać egzamin na nasze potrzeby, co nie Stachu? Tak. No ja jeszcze teraz tutaj wyczyściłem to dziadostwo, proszę z odzysk, to niestety musiał być odzysk, ale będzie, to jest w ładnym stanie, bo tu był smar. Ta blaszka jest w eleganckim stanie, a niestety tak się chce. No i tu mamy małe takie, mały mankament, tak gdzieś ta dziura taka niesymetryczna. Wykruszyło niestety, ale nie ma wyjścia, tak musi być. Tu jest zdrowiutka obudowa, bo to był znowu też smar. I tak, kalamitki to do wywalenia będą nowe. No i co, tak to się prezentuje. Zaraz zobaczycie, jak Staszko tu pryska w podkładem. Zobaczcie, jakie doświadczenie po malowaniu strzepy, to... Jak kurczysty! Nie ma to tam, to doleje, tu i tam. Idziecie. Jakoś ta robota idzie. Patrzymy, ile podkładu wejdzie, tyle mniej więcej powinno pójść też farby do malowania. Czerwony RAL 2000. Ma bodajże. No i tak, te elementy... Ja bym zostawił. No też inny, ładnie by wyglądała. Te elementy na czarno pomalujemy i zobaczymy, jak będzie wyglądało. Dobra. Stachu podjeżdża, zakładamy talerzówę i co?
No kury, to sobie przeskakuję tu przez ten. Chodź Rocky, chodź. Nie, nie, bój się. Chodź, ci, ci, ci. Ty piesku. No, uciekaj. Uciekaj. Jest. Gdzie masz zawleczki? Ale się jedzie prezentować. Lalunia. Teraz to lalunia. Dasz opuścić jeszcze trochę? O, jeszcze trochę? Nie da się. To co, dupę trzeba by podnieść. Dobra, to czekaj. No, dawaj do góry. Jest. Wsiął. Zobaczymy, czy ruski targnie. Będzie tak. Która to jest? To jest oś obojętna. Tamta oś była pierwsza. Ale że wszystkie. Ziemia. No te leży, to są te nowe wszystkie. Jest jeszcze ten w miarę lepszy. Dobra, rozpakowujemy talerzy. No bardzo. Dobra. Za bardzo wbija. Jeszcze trochę. Jeszcze? No. Dobra. Nie wiem, czy nie czasem te połówki tam trzeba było. Ale nie, no w sumie. Dobrze będzie. Teraz a. Można połówki. I co te nowe? Ile jest talerzy? Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz nowe. Nowe trzy. Czy nowe trzy i na końcu jeden? Czy może te trzy na końcu, te najnowsze? Te? No to tutaj będzie jeden i jeszcze jeden. No bo jest 4-5 teraz jest. Jeszcze jeden, jeszcze ten tu jest. Teraz można dać tego jakby. No. I tu flanszę jeszcze jedną, tak? A daj flanszę trzeba chyba włożyć. No, bij jeszcze. Testy należówki w praniu. Tak, to tak go ściąga, widzę. Jest? No. Te talerze z tyłu trzeba by, wiesz... Ale teraz praktycznie równo biorą, nie? Zarzucamy i testujemy, jak będzie wyglądało. Samo siebie, gdzie wchodzą. Skręcić ją trochę z tyłu, bo przez dupę ci ściąga. Przez dupę ci ściąga. Daj do góry. Ruski bokiem. Ja nie mogę. Miota tym ruskim jak nie wiem. No ale teraz powinna robić robotę ta leżweczka. Nie skręcone to idzie ładnie. Nie sa ziemia, aż się kurzy. Fuh. Ładnie robi robotę. Pięknie się teraz prezentuje. Dawaj, ogień, Stachu! Ogień! Dygnij do góry trochę. Spal kapcia! O, i szał idzie.
ale jest siła, kurwa. No i to spokój.